W zadaniu pierwszym będziemy wyznaczali miejsca zerowe funkcji f. Czyli tak, najpierw popatrzmy sobie na tą pierwszą część, ponieważ gdybyśmy na przykład rysowali wykres tej funkcji, to ona by składała się z takich dwóch oddzielnych fragmentów, z dwóch części, tak? Musielibyśmy to sobie narysować. Czyli pierwsza część to będzie minus 3x plus 5, to byłby pierwszy wzór. No i tutaj mamy naszą dziedzinę, czyli x są mniejsze od 2, a więc to sobie narysujmy najpierw na osi liczbowej, czyli mamy dwójkę, kółeczko otwarte, no i tu będą liczby mniejsze, czyli x należą do przedziału od minus nieskończoności do dwójki. Żeby wyznaczyć miejsce zerowe, w miejsce y podstawiamy 0, czyli 0 równa się minus 3x plus 5. Wyznaczamy x, czyli przenosimy minus 3x na lewą stronę. Mamy 3x równa się 5, no i obie strony dzielimy przez 3, czyli x to będzie 5 trzecich, czyli 1,2/3. No i powiedzielibyśmy, że to jest miejsce zerowe funkcji, ale tylko wówczas, gdy ten nasz x należy do dziedziny. No bo skoro x należą do tego przedziału, no to musimy sprawdzić, czy to domniemane na razie miejsce zerowe w tym przedziale się mieści. No to oczywiście 1,2/3, no powiedzmy, znajdują się mniej więcej gdzieś tutaj, czyli ta liczba należy do naszego przedziału, do naszej dziedziny, czyli to oznacza, że mamy pierwsze miejsce zerowe, które jest równe 1,2/3. To samo robimy z tą drugą częścią, tylko tutaj nasz y to minus 5x plus 3. Tu z boku mamy określoną dziedzinę, czyli x są większe bądź równe 2, czyli narysujmy. Mamy zatem dwójkę, kółeczko zamalowane i liczby większe będą po stronie prawej. Zatem nasz przedział będzie od 2 do plus nieskończoności. No i teraz możemy już przystąpić do wyznaczenia miejsca zerowego, czyli pod y podstawmy 0. Mamy minus 5x plus 3. Przenosimy minus 5x na stronę lewą i oczywiście zmieniamy znak, a następnie obie strony należy podzielić przez 5. No to x równa się 3/5. No i znowu mamy x, to musimy sprawdzić, czy x tutaj będzie należał. No tutaj mamy, powiedzmy, gdzieś 0, 3/5 zatem znajdują się w tym miejscu. No oczywiście tak plus minus, czyli jak widzicie 3/5 nie należą do naszego przedziału, a to oznacza, że to nie będzie miejsce zerowe. Czyli ta funkcja posiada tylko jedno miejsce zerowe, 1,2/3.